Moduł drugi wskazuje, od czego rozpocząć proces szukania danych i tworzenia miejskiej wycieczki. Został podzielony na 3 części oraz zawiera 6 narzędzi. Część pierwsza koncentruje się na omówieniu różnych metod badawczych i metod gromadzenia danych, które można stosować w zależności od różnych sytuacji i potrzeb. Część druga podpowiada, jak analizować i zarządzać zgromadzonymi danymi. Wskazuje, jak przetwarzać znalezione informacje i jak można je wykorzystać w przyszłości. Część trzecia skupia się z kolei na kreacji nowych pomysłów, a także na samym procesie, czyli przybliża proces wymyślania idei i doprowadzania go do końca, co ma niebagatelne znaczenie na wszystkich etapach procesu badawczego. W tym module można znaleźć szereg przydatnych w tym procesie narzędzi, takich jak mapy myśli, listy kontrolne, tablice zadań, a także wiadomości na temat tego, jak tworzyć personę, czyli modelowego klienta, czy też mapy podróży. Podsumowując, znajdziemy tu wszystkie te narzędzia, które mogą być przydatne w procesie tworzenia wycieczki miejskiej. Ważne miejsca w tym module zajmują także narzędzia do tworzenia i analizowania ankiet, a także zarządzania i analizy mediów społecznościowych w kontekście obecnych i przyszłych odbiorców. Ponadto są tu również narzędzia do tworzenia prototypów, prezentacji, filmów, logotypów, plakatów i tym podobnych. Ukończenie tego modułu umożliwia poznanie technik wdrażania różnych metod badawczych, generowania i rozwijania pomysłów z wykorzystaniem różnej metodologii, a także umożliwia analizę danych w celu rozwoju pomysłów i kreowania unikalnych doświadczeń dla uczestników wycieczek miejskich.